Witajcie moi drodzy, na krótszym kanale gramy w Miniland Adventure Prolog, czyli wersja, która została udostępniona na moment przed premierą gry. A ta z kolei jest 10 kwietnia, więc jeżeli ktokolwiek z Was będzie zainteresowany grą, po prostu sobie ją kupujcie. Wchodzimy do świata gry, ja już poradniczek sobie przeszedłem, no i tutaj mamy dostępne kamienne ostrze, mamy kamienną konewkę, rzodkiewkę do jedzenia oraz pusty kubek używany do picia z niego wody. Pytanie brzmi, jak używa się kubek, to ja nie wiem. Pobrałem wodę, więc mogę teraz się wody napić, ale jak napiję się wody, to spada mi żarełko, więc to też tak nie do końca mogę działać, nie? Więc pierwsze co, to wycinamy drzewka. Trochę powoli to idzie, no ale inaczej człowiek tutaj nie ogarnie, nie? Pod tabulatorem mamy oczywiście tworzenie rzeczy, mamy też taki mniejszy ekwipunek, więc ja powinienem tak naprawdę zacząć myśleć o tym, żeby stworzyć sobie jakiś warsztat, czy też miejsce, w którym będę mógł po prostu rozwijać swoją postać. Dobrze, jesteśmy na centralnym punkcie wyspy, mamy owieczkę, której na razie nie chcę zabijać, i mamy tutaj strefę drzew pod spacją, mamy obszary, które pozwolą mi na rozbudowę naszego świata. Czyli mamy teren leśny i teren jakiś kamienny. Ja myślę, że postawimy sobie las od strony... Myślę, że tutaj od każdego naroża bym sobie postawił las, tylko nie mogę. Więc weźmiemy sobie dwie kamienne strefy. Górzyste bym postawił może tutaj... Co tak będzie fajnie wyglądało. Tutaj postawimy teren górzysty, a zaraz obok gór postawię sobie tereny leśne i ja tutaj po prostu te drzewka wyrżnę w pień. O, właśnie w ten sposób. I dzięki temu widzicie, mamy tutaj rzodkiewki do wzięcia. Tutaj jest kamień, więc kamienia też musimy sporo uzyskać. Więc póki co zbieramy podstawowe surowce, które pozwolą mi po prostu na rozwój. Owieczki mam. Nie pamiętam, czy owieczki się zabijało, czy nie. Zaraz zobaczymy. Tylko wiecie co? Na początek pozbieram wszystkie rzeczy, które zapewnią mi tak naprawdę żarcie. Więc dostańmy się tutaj do rzodkiewki następnej. Jeszcze jedna rzodkiewiaczka, nie wiem, czy widzicie, ale znajduje się tutaj do góry, po prawej stronie. Więc ja już tutaj przechodzę przez kamień. Zbiorę go przy okazji. No i mamy. Mamy rzodkiewek 18. Małe warzywo lubiane przez owce i kozy. Tylko teraz pytanie, jak to się sadziło. Właśnie w ten sposób się sadzi. Więc ja tych rzodkiewek na razie nie będę zjadał, tylko ja po prostu robię sobie farmę rzodkiewek, żeby mi to wszystko porosło, bo ja będę potrzebował tych rzodkiewek bardzo dużo, żeby właśnie nie zginąć z głodu. No i mamy też wodę i tą wodę powinienem jakoś tu wlać. Konewka jest, przepraszam, konewką się... leje i tutaj jak się tu podlewa? Prawym się podlewa, ok. I nieskończona jest woda, więc po prostu lecę z konewką i podlewam wszystko, co się dam. Dobra, ogarnąłem na szybko. Czy mamy jeszcze jakieś sadzonki? Mamy żołądź. Wynośnie z jego... Może być zjedzony przez strusia, ale wynośnie z niego drzewko, więc ja bym tutaj... Oj, zjadłem przez przypadek, więc ja tu drzewka też porozsadzam. Bo potrzebujemy mieć dużo surowców, więc na razie robimy sobie taki gęsty las. Tutaj tego nie mogę zrobić. Z jakiś pasek w ogóle, nie wiem co to oznacza, czy że konewka się niszczy? Cholera wie. Okej. Co ja tutaj mam? Mamy jakieś osiągnięcia, mamy numer dnia i wypadałoby coś zrobić. Mamy ostry kamień, mamy kamienie zwykłe. Mogę zrobić stół warsztatowy, ale potrzebne mi są patyki, a żeby zrobić patyki potrzebuję standardową deskę, więc robimy standardową deskę, robimy patyki. I dzięki temu mogę zrobić pochodnie, ale jest potrzebny węgiel, którego nie mam. Albo jest mi, no chyba potrzebny mi stół warsztatowy tak naprawdę. Więc robimy stół warsztatowy i jego sobie walniemy gdzieś tutaj na widoczku. To nie, fortunnie postawiłem. Myślę, że stół warsztatowy damy sobie tutaj bliziutko. Więc żebym miał lepsze pole do widoku, zetniemy jeszcze te dwa skrajne drzewka na dole i po lewej stronie. No... I dzięki temu będę mógł craftić. Przyznam szczerze, że gra wygląda dużo lepiej niż jak to było w wersji tej alfa, którą miałem kiedyś dostęp. Możecie ten materiał znaleźć gdzieś u mnie na kanale. Bardziej się rozwinęła, lepiej się prowadzi postać, lepiej to wszystko wygląda, więc pod tym względem jest ok. Robimy skrzynkę, robimy może stół narzędziowy moglibyśmy zrobić. Moglibyśmy zrobić stół meblowy, stolarski.
Piec byłby dobry, ale do pieca potrzebujemy mieć oczywiście, że duże ilości kamienia. Więc tak naprawdę skrzynka, stół narzędziowy, czyli znowu deski. Dużo będę potrzebował bardzo dużo właśnie surowców. Więc tak naprawdę początek gry to jest takie, wiecie, stricte jasne i klarowne zbieractwo. Ale mamy rzodkiewki, mamy jedzonko, więc ja nie zginę. Nie? Tylko kwestia tego, jak długo te roślinki będą rosły. Nie wiem, czy te 2, 3, 6, 9, 12 rzodkiewek to jest dość. Może się okazać, że niewystarczającą liczbę rzodkiewek posiałem, a widzę, że owce tutaj ostro wpierdzielają, co tu leży. Więc boję się, że one te rzodkiewki mi zeżrą. Więc wiecie co, ja awaryjnie jeszcze jedną tutaj posadzę, albo i dwie nawet. Zostawimy sobie 4. Mam nadzieję, że nie przegiąłem pały. Okej. Okay. No i teraz tak, mamy tą skrzyneczkę, więc skrzyneczkę bym sobie postawił może tutaj, żeby mi nie wadziła. Przynajmniej na razie. I tu będę mógł poumieszczać niektóre rzeczy, na przykład właśnie rzodkiewkę. Z shiftem mogę przenieść, żołędzie też na razie wsadzę, bo mamy mało miejsca. I powinienem uzyskać więcej kamieni, więc te kamyczki też pozbieram. Pytanie, czy te duże jestem w stanie wyłamać. Zobaczmy sobie, czy wejdzie z tego więcej kamienia. Ze zwykłego dostałem 2, a z dużego dostaję 3. Więc jest to też opcja na rozwój i myślę, że tutaj sobie właśnie postawimy te stoły warsztatowe i zrobimy sobie taką mini bazę tymczasową. Potem oczywiście jak będę chciał, to poprzenoszę wszystko, ale teraz nie ukrywam, zależy mi po prostu na kamieniu i na miejscu na jakiś tam ewentualny warsztat czy coś w ten deseń, tak? Więc zrobimy sobie małą wnękę. Na samym środku postawimy sobie piec, tylko to muszę skrawcić teraz w innym miejscu. Jest mi potrzebny piec, jest mi potrzebny stół, więc desek zrobimy ze 10. Możemy stół meblowy dać, ale stół meblowy to nie wiem na co mi. Czekajcie, piec mam. Patyki są mi potrzebne i mogę zrobić stół narzędziowy. Jest mi potrzebny więcej desek, mamy stół stolarski. I tu jest mi potrzebne jeszcze 4 kamienie i deski, więc deski pyk, pyk. I mamy wszystkie chyba narzędzia, które są mi potrzebne. Teraz tylko zróbmy z tego porządek. To tu, to tu. I wszystkie surowce, jakie mamy, poodkładamy sobie. Dobrze. Teraz tak, mamy tutaj 4 pozycje tak naprawdę, więc fajnie by było... Czy co, piec postawimy sobie tutaj, niech jest. Mamy stół narzędziowy, jego sobie postawimy tutaj. Mamy stolik drugi. Długo sobie damy i ostatni stolik, tutaj będę musiał wykopać wnękę. O, on jest taki kamienny, więc jego bym postawił po prostu tutaj. I zobaczmy, co możemy robić. Tutaj możemy sobie zrobić kubek wody. Więc zrobimy kubek wody, ale jest potrzebne ile? 3 płomienia, więc dajemy 3 płomienia za drewno. Raz, 2, 3. I mamy kubek wody. Woda dobra do picia, a to była kubek wody chyba niezdatnej do picia. I teraz pewnie mogę to wypić. I mamy uzupełnione. Świetnie. Teraz żarełko do tego. Musimy wziąć wodę. Wsadzimy wodę do pieca. Awaryjnie zrobimy jeszcze jeden kubeczek. Stąd weźmiemy rzodkiewkę. Tylko pytanie, czy jestem w stanie... Ona mi tam troszkę daje, ale nie za wiele. Dobra, i mamy kubek z wodą. I mamy już jedzenie, mamy pićku. Więc to jest fajna rzecz. Czy jeszcze w piecu mogę coś zrobić? Mogę zrobić jajko, ale nie mamy. Mięso mogę robić, tylko tutaj mamy 2 owce, więc to mnie martwi. I mogę porobić węgle, więc tych węgli myślę, że zrobimy ze 3 sztuki. Ale będę potrzebował aż 15 tego. Ale niech się robi węgiel, bo jest mi potrzebny do zrobienia pochodni. W drugiej pozycji mamy do możliwość zrobienia kamiennej siekiery. Oczywiście kamienną siekierę zrobimy. Do niszczenia drewnianych obiektów, nie? Czyli na przykład tu jak mam drzewo, no to powinno iść znacznie szybciej. Czy ja wiem, czy idzie szybciej? Idzie tak jak zwykle, czyli kiepsko. Ale narzędzia jakieś tam, prawda, mamy. Przynajmniej troszkę wycinam. Zbieranie potworów, ok, za 4 dni, na razie chyba mnie nie będą atakować. Tutaj mamy już ten węgiel i mogę zrobić pochodnię, więc jedną pochodnię zrobię i pytanie, czy ja ją mogę tu jakoś postawić. Nie wiem, walnijmy pochodnię tu. Już jest lepiej, więc wiecie co, tych pochodni ja sobie zrobię nawet i ze...
A jedna u nich jest. Za mało materiałów do wytworzenia, czegoś mi tam brakuje. Więc walniemy sobie pochodnie tak, żeby nie było tutaj zbyt ciemno. Mieczyk byłby mi potrzebny, czyli tak generalnie jest mi potrzebny kamień. Jak będę miał kamień, będę miał patyki, to jestem w stanie sobie zrobić mieczyk, bo w razie jakby mnie zaatakowały tutaj potwory nocą, a tej nocy mnie z tego co widzę nikt nie atakuje, no to powinienem mieć podstawowe wyposażenie, więc tak naprawdę szybko musimy działać. Chociaż tak nie jestem pewny, czy kurczę pierwszej nocy nie przyjdą potwory. Wiecie co, ja trochę się zląkłem teraz. Może zróbmy ten mieczyk, potrzebuję patyki, więc potrzebuję dyski, potrzebuję patyki. Mamy mieczyk, mamy też kamienną włócznię i nie mam kamienia, tak? Kamienia mi zabrakło. Więc ani kilofa nie zrobię, ani nic, ale mamy mieczyk, więc mieczyk na pewno będzie musiał być na pozycji pierwszej. Służy do, oczywiście, do walki. Jak widać, nie? I mogę na przykład tutaj owieczkę zbałamucić. I dostaliśmy surową baraninę i wełnę, którą mogę jak najbardziej wykorzystać do zrobienia. Tutaj coś było chyba z wełny. Tutaj mogę zrobić przędza wełniana. Tylko nie wiem, na co mi jest przędza wełniana potrzebna, ale mogę sobie zrobić gotowane mięso. Tu jest. Tylko jest potrzebne 4 tego. To jeden węgiel drzewny, to będę miał akurat wystarczającą ilość na zrobienie sobie mięska. No już tutaj będę miał pożywienie w miarę syte. Nie wiem, czy jest napisane, ile mi daje to jedzonko. Odblokowano pobieranie składników. Okej. To dalej. To dalej możemy zrobić. Tutaj mogę zacząć budować na przykład właśnie podłogi. Mogę jakieś bramy ogrodzeniowe wszelkiego rodzaju, czyli zacząć się rozbudowywać. Albo mogę tutaj zrobić łóżko, które mi się na pewno przyda, tylko jest potrzebna mi właśnie ta przędza wełniana. Więc przędzy wełniane mam dwie. Jest troszkę mało. Więc niestety owieczkę musimy tutaj zbałamucić. Przykro mi, owieczko. Ale taka jest kolej rzeczy. I przędzy mamy 5, a ja potrzebuję mieć tego... Ile ja tu potrzebowałem do łóżka? Gdzie tu jest łóżko? Tu. 6, czyli jednej owieczki mi brakuje tak naprawdę. Mamy posągi, mamy stoły, mamy lampy, łóżko goblina, doniczki. No tak, możemy zrobić łóżko goblina i wtedy budujemy chatkę, a w tej chatce stawiamy tam jakiś stół, jakieś tam pierdółki i wtedy przychodzi sobie pan goblin i można z nim robić interesy. Oki, ponieważ niektóre rzeczy rosną dosyć długo, więc ja ten czas wykorzystam na to, żeby po prostu posadzić drzewa tam, gdzie drzewa być powinny. Bo tu jest taki mikromanagement, nie? Gra polega na mikromanagemencie, czyli wykorzystujemy całą dostępną przestrzeń tylko i wyłącznie po to, żeby jak najszybciej właśnie posadzić to, co utraciliśmy przed chwilą, nie? Nie wiem, jak jest z kamieniem. Kamienia się nie da sadzić. Kamień po prostu trzeba wydobyć. Więc jak jest tylko okazja, no to wydobywamy. Gdzie mamy ten? O, tu jest. Ostry kamień. No nie mam jeszcze kilofa, ale zaraz będę miał kilof i pozbieramy zaraz tutaj ostatnie drzewka, które zostały. Tutaj, tędy. Muzyczka się skończyła, co jest dosyć smutne. No, przypominam, że gra jest dostępna od 10 kwietnia, jest premiera. Wtedy możecie sobie gierkę wykupić, zobaczyć, jakie są dostępne opcje. No i cóż, grać, nie? Przede wszystkim grać. Mamy kamienny kilof. Teraz powinno znacznie szybciej iść. Ja sobie tutaj fajną taką wnękę wybudowałem, ale z tego co widzę potrzebuję dużo kamienia, więc pozwolę sobie na zburzenie tutaj całości. Dokładnie w ten sposób, jak widzicie. Idzie mi to całkiem sprytnie i sprawnie. Pięknie. I co ja tu jeszcze zrobiłem? Jeszcze coś chyba zrobiłem. Zobaczmy pod escape'em. Poradnik książkowy. Sterowanie, zdrowie, głód, czas potwory. Zbieranie surowców. To mieliśmy. Rolnictwo. Jeśli roślina nie będzie podlewana, wyschnie. Każde zwierzę można hodować, ma swoje ulubione jedzenie, za którym będzie podążać i jeść. A to ja niepotrzebnie zabiję owieczkę. Po zjedzeniu kilku z nich urodzi dziecko, czyli powinienem tak naprawdę rozpładniać, a ja tutaj walnąłem, że... No właśnie, walnąłem tutaj gafę i teraz nie mam owieczek. Ani też krawcić nie mogę i nie mam tak naprawdę jak zrobić łóżka. Więc jak ja mam się przespać? Muszę chyba przeczekać całą noc.
No nic, to mogę kamienną włócznię jeszcze zrobić. Używana do walki na dystans. Zobaczmy sobie, jak to na dystans wali. Nie! Nie! Przepadła mi włócznia! Ale w uszy reżem walnął. Dobra, odbiorę sobie w przyszłym życiu. Więc tutaj możemy sobie teraz posadzić to, co mam posadzić. Kolejne drzewko. No i chyba zostanie mi tylko kopanie, nie? Bo teraz sobie muszę czekać do dnia. Tu jeszcze mam żołędzie, więc ja tych żołędzi też nawsadzam dużo. Żebym drzewa miał dużo. Wtedy będę mógł szybko chatkę zbudować, jak to wszystko powycinam. No. Teraz wygląda ładnie. W końcu osiedliliśmy się w środku lasu. Okej. Wody bym potrzebował. I potrzebowałbym jedzenia. Zobaczmy sobie, ile nam daje ten prowiant, baraninkę, jak zjem. Aż 4 mi dało, więc dobra, baranina jest zawsze na propsie. Do tego kubeczek z wodą. Kubeczek z wodą jest dosyć czasochłonny, więc ja bym go tutaj od razu uzupełnił wodziałką. I bym go tutaj wygrzał. W ten sposób. I on potrzebował ile? Ognia? 3 aż. No to dajmy jedną kłodę. Jeszcze tu mam baraninę jedną. Zastanawiające. Myślałem, że wszystko przerobiłem, więc baraninkę też tutaj dorzućmy. I co tu możemy zrobić? Wiadro wody. Tylko wiadro jest potrzebne. Nie mamy wiadra. Mamy dwie baraniny. Gotowany gulasz grzybowy, ale jakiś rodzaj garnku jest potrzebny, więc tutaj tak naprawdę mięsa nie mamy. To najwyżej węgiel mogę robić, tylko na węglu mi w tym momencie nie zależy. Jeśli chodzi o wiaderko, możemy zrobić, ale jest potrzebne żelazo. Lina jest potrzebna, nożyce, jakieś upgrade'y są do broni, tylko że tu już wchodzimy w aspekty miedzi. No i jest też ta drabinka do zrobienia, może właśnie tutaj jest clue. Czekajcie, czekajcie, gdzie była ta drabinka? Ja tutaj zgubiłem tą drabinkę, czy tu jest drabinka? Nie, to jest stół narzędziowy. Tu są meble. Półka na książki, to czekajcie, gdzie jest ta drabinka? Tyk, 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 tu jest. Tworzenie, drabina, jest potrzebna lina. Linę mogę zrobić, więc robimy linę. I potrzebuję 2 patyki. I drabinkę mamy. Podstawowe i słabe narzędzie do niszczenia wszystkiego. Nie, daje dostęp do podziemia. O właśnie, właśnie. I tutaj teraz stawiamy drabinkę. I drabinkę sobie walniemy. No tutaj walnąłem. Nie chciałem tutaj, ale tak wyszło. Dobrze, to mamy dostęp do podziemia, mamy pełne wyposażenie, więc uwaga, uwaga. Po 17 minutach gry, 18, schodzimy do podziemia i tutaj mnie czeka walka z żydactwami wszelkiego rodzaju. Już mi na dzień dobry pająk wyskoczył, ale silny. Ło, jeszcze wybuchający, skurczygnat. Substancja wybuchająca tutaj przyszła. Grzybki mamy, roślinki mamy. No, teraz to ja mogę kopać. Dobrze, tu postawiłem teren górzysty, dlatego tutaj mamy źródło kamienia, więc ja tu wszystko będę musiał wykopać. I wybierz biom. Pytanie brzmi, czy las, czy sawannę, czy pola? Kamieniem chyba jest w miarę spoko. Lasu mamy dużo, drzew mamy dużo. Zastanawiam się może tutaj nad... Jeden biom mogę wybrać, nad łąką. Albo nad pustynią. Tak naprawdę nie wiem, co tu jest dobre. Wydaje mi się, że łąkę weźmiemy. Wezmę łąkę, bo wydaje mi się, że wtedy pojawią się jakiegoś rodzaju zwierzątka, które pozwolą mi przetrwać. Ale tak naprawdę gra chyba polega na tym, żeby człowiek jednak sam to ogarnął. Dobra, zbierałem kamienie. Tutaj mamy kryształowe odłamki. Więc też jak najbardziej pozbieram. I tutaj mamy jeszcze jakiś rodzaj ziemi, czy co to jest? Jakiś kamień, tylko zielony kamień. A tu są jeszcze jakieś takie ciemniejsze i to chyba jest surowiec. Co my tu mamy? Co my tu mamy? Węgiel. Węgiel możemy wykopać, tylko liczyłem, że będę miał jakieś złoża miedzi, a tutaj się jednak nie trafiło. No szkoda, ale przynajmniej mamy dużo węgla. Przyda mi się do przetopów. Natomiast wy zobaczcie, jaki to jest mikromanagement. Ja już bardzo dużo rzeczy wykorzystałem i tak naprawdę musimy mocno prosperować pod tym względem, że rozwijamy się jakby nie tracąc czasu na pierdoły. Fakt faktem, gadam, nie? Gadanie zabiera dużo czasu, ale widzicie, że cały czas jestem w ruchu.
Tych kamiennych rzeczy nie potrzebuję, tutaj nie jestem w stanie tego ruszyć, bo na razie Lipton, muszę odblokować kolejne biomy. I tu zobaczcie, się rozwinęło troszkę nam farma. Więc ja już biorę koneweczkę. Podlewam wszystkie rzodkieweczki. I co tutaj nam? Pyk, 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 pyk. Dobrze, mamy wszystko popodlewane, więc mam nadzieję, w kolejnym dniu nam wyrośnie. Drzewa też fajnie rosną. Tego jeszcze nie jestem w stanie zebrać. Oki. Następna rzecz. Mamy wybuchające picie niewskazane płyn wybuchowy. To tego na pewno nie chcemy, tylko ja bym chciał tym operować. A, trzeba kliknąć. Mamy 5 miedzi. Kamienia mamy całkiem sporo, więc fajnie. Mamy jakiś kryształ. Kryształ dziwny, świecący. Mamy grzyb dobry na zupę. Więc pod tym względem wszystko jest cacy. Tylko, że do skrzynki muszę powkładać niektóre rzeczy, na przykład właśnie kryształ, wybuchające dziadostwo, to nie jest mi potrzebne i węgla też nie da się więcej stakować, więc ja sobie to poodkładam. Dobrze, przejdźmy do następnych biomów. Mamy biomy brzozowe, myślę, że brzuski damy tutaj u góry. Pojawiła się owieczka, tym razem owieczki nie zabijamy. I w sumie za brzozowym lasem nie byłoby głupie, żebym ja właśnie poszedł w tym północnym kierunku. I postawił tutaj też pole. Pole bym chciał postawić mniej więcej, może tak, żeby odgrodzić troszkę, nie? Taką elkę zrobiłem. No i zobaczcie, mamy teraz owcy dużą. One niech sobie tu łażą, nie chcę ich na razie zabijać. Ja już tu widzę, rosną jakieś brokuły, więc ja brokuły zbieram. Kwiaty, no nie do końca mi kwiaty są potrzebne, ale mamy brokuły, więc brokuły też śmiało gdzieś tu chętnie posadzę i posadzę je sobie oczywiście, że na łące. Mamy 3 brokuły, jedzenia mam w zapasie, więc ja jednak wolałbym tutaj więcej tej żywności uzyskać poprzez sianie. Z 2 brokułów mamy 3, a czas mnie nie zabija. A tu jest jeszcze coś. Czas mnie nie zabija, więc mogę śmiało tutaj bawić się właśnie w takie rzeczy. Jeszcze mamy rzodkiewki 2. Z jednej rzodkiewki doszły mi 2, więc ja sobie pozwolę posadzić 3 rzodkiewki posadzimy. Mam nadzieję, że to mnie nie zabije z głodu. Ale mam jeszcze 2 mięsa, jeszcze tutaj łażą. Więc tu będzie ok. Dobra, możemy przetopić miedź. I potrzebuję na jedną sztukę 4, więc tak naprawdę powinienem wrzucić, no nie wiem, węgiel kamienny. Niech się miedziuchna przetapia. Coś mi tutaj powoli idzie, więc wrzućmy jeszcze 2 węgle kamienne. No i dobra. Będę mieć miedź, więc będę mógł zrobić konewkę. Nie mam niestety żelaza, więc tutaj nie jestem w stanie nic zrobić, ale mogę zrobić na przykład lepszy mieczyk. Pytanie brzmi, czy chcę. Mogę zacząć budować cokolwiek i też mamy dużo drzewa, więc chyba powinienem pójść troszkę w rozbudowę, więc póki mamy tą możliwość, póki mamy czas, powytniemy sobie tutaj wszystkie te rzeczy. Ile tutaj nam dochodzi? Trochę nam dochodzi szyszkę brzozy i kłodę jasna, więc z kłody jasnej będziemy mogli sobie tutaj postawić domek. Przynajmniej tak mi się wydaje, że przynajmniej zacznę stawiać domek. Coś, co stanowi skrytkę tak naprawdę dla nas w momencie, kiedy przyjdzie noc i pojawią się potwory i demony, no to lepiej, żebym po prostu nie zginął. A jeszcze patrzcie, jeden brokuł się tu pojawił. Czy rzodkiewka? No to dobrze, to tą rzodkiewkę akurat pozwolę sobie zjeść, bo potrzebujemy mieć jedzenie. 3 rzodkiewki z jednej rzodkiewki się pojawiły. No dobrze, tą rzodkiewkę, wiecie co, ja sobie ją zjem. Tą podniosę. I ją posadzimy tutaj. To zaś konewkę potrzebuję. Jest konewka schowana. No i dobra. I tutaj wszystko mamy. I teraz tak, to muszę przerobić wszystko na deski. Mamy bardzo dużo desek. I teraz powinienem przejść tutaj i zacząć budować na przykład drewniane drzwi. To jest podłoga. 2 są potrzebne, więc czekajcie, ja tu zrobię mały porządek. To, co mi potrzebne? Na pewno mi są potrzebne drzwi. Na pewno ściany. I to ścian tak mogę policzyć. Ciężko mi to liczyć tak naprawdę.
Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Okej, okay, tutaj stawiamy chałupinkę. No i coś ty, panie, postawił. Bo gdzie jest oporek? Tu jest oporek. To muszę zabrać stąd. No i się popsuło niestety. No bywa i tak. Dobrze, czyli tak, tutaj stawiamy. Nie można tu postawić. A to jest podłoga, tak? Drewniana podłoga. A czemu nie mogę postawić? Bo już stoi stół. Jak go podniosę? Właśnie, jak się podnosi teraz rzeczy? Kilofem? Stół metalowy. Dobra, mogę podnieść w ten sposób. Okej, świetnie. Więc ja tu sobie postawię teraz te wszystkie rzeczy. A tych nie podniosę tym. Okej, już wiem, o co chodzi. Czyli drewniane mogę podnosić drewnianym toporem, a kamienne muszę kilofem podnosić. No i mamy tu już fajnie rozbudowane. Teraz bym musiał tylko dodać jakieś drzwi. Drzwi bym sobie dał. Właśnie, jakoś to tak zrobiłem, że tu te drzewa mi teraz przeszkadzają. Ale lipę. Muszę ten kamień chyba stąd wyrżnąć. Ja nie wiem, jak to zrobić. Może tutaj do góry postawię. O, już lepsze będzie. Tylko nie chcę wchodzić od góry tak naprawdę, bo to będzie męczące. Ale zobaczmy, co z tego wyjdzie, nie? I mogę ściany dostawić w ten sposób. No lepsze to niż nic, nie? Dobra, tak sobie walniemy. I tutaj mamy te drzewka, więc jeżeli ja bym dorobił sobie teraz te ściany... Gdzie tu mamy stół meblowy, stół narzędziowy, stolik meblowy możemy walnąć. Nie wiem, tutaj go walniemy. A to są meble, to mi tam średnio zależy. To potrzebuję. Stół stolarski. I teraz mogę dokupić jeszcze więcej ścian. No i tu bym mógł dać, tylko że nie będę miał wtedy przejścia, więc pod tym względem Lipton. Czy wycinamy te drzewa, czy czekamy? No mi się wydaje, że będziemy czekali na razie. Mamy ochronę, mamy jakiś zalążek do budowy. Ale jeszcze mi się aż tak bardzo nie spieszy. To są jednak cenne surowce, których nie chcę po prostu marnować. Nie chcę marnować, więc stawiamy sobie stół narzędziowy. I idziemy teraz do kopalni. Chodzimy do kopalni, to jest dobry moment. Bo tu odblokowaliśmy nowe obszary, tylko niech no ja wezmę ze sobą, kurde. To wezmę ze sobą, o właśnie, bo jest gryzący pajączek. I to jeszcze taki wybuchający. Wybuchło mu się. Dobra, mamy miksturkę. Zbieranie potworów. Za 4 dni przyjdzie tutaj chmara mnie zbałamucić. Dobra, następny padł. W sumie to są wybuchające. Z tego co widzę, mogę je zacząć bałamucić w jakimś obszarze, gdzie jest coś do wydobycia i wtedy ich wybuch powoduje to, że jednak coś tam zbieramy rzecz. Ja już widzę, tutaj jestem szczęśliwy i uradowany jak skłodowska, bo sami zobaczcie, pełno miedzi. Więc ja to miedziuchnę szybko zbieram i postaram się sobie zrobić jakieś lepsze wyposażenie. Tutaj jest coś dziwnego. Aha, nie, dobra, bo to jest tylko kawałek trawy. Kamień, węgiel się oczywiście przyda. Nie wiem, czy mi się tutaj wydaje, czy dobrze widzę. To będzie żelazo. Nie, to jest węgiel. Większa ilość węgla. Ciężko to poznać, bo jest dosyć ciemno, ale wydaje mi się, że jakbym tu zszedł z pewnymi pochodniami, to wtedy będzie znacznie widoczniej. I też tak chyba zrobię, że zaraz zrobię ze 3 pochodnie i po prostu tu zejdę. Bo ja też tu nic nie widzę. Tutaj jest coś dziwnego. Też węgiel? Sprawdźmy. Też węgiel. Okej. Więc w takim razie chcemy zrobić pochodnie. Do zrobienia pochodni jest mi potrzebny patyk, ale nie mam patyków, bo nie mam desek. Robimy deski, robimy ze 2 pochodnie, pyk, pozałatwiona sprawa, schodzimy na dół. I sobie postawimy pochodnie w takich miejscach, żebym ja cokolwiek tutaj widział. Przynajmniej w obszarze tu, gdzie ja schodzę. Tutaj. No i widzicie, bym ominął kawałek złoża. I tam jeszcze po lewej do góry jakieś złoża są widoczne. Kilof mi padł. Ale fuszerka. Czyli jednak te narzędzia się psują, to nie jest tak, że ja sobie w nieskończoność mogę wszystko robić. Ale Lipton. No dobrze, to dobrze, że to miedź zebrałem. To ja muszę teraz to miedź tu poprzetapiać.
Mamy troszkę rud miedzi, mamy 10 tego, więc to wszystko muszę szybko przetapiać. 10 razy 4 to będzie 40. Dobra, mamy z zapasem. I tik, 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 tok, tok, tik, tok. Fontanna z piaskowca. Kamienny posąg, Bóg wie co daje, na razie go nie chcę robić. Doniczkę mogę zrobić, jakby ktoś chciał, żeby było ładnie. Ale reszta tych przedmiotów, z tego co widzę, to mi tam niepotrzebna. Poza tym, że muszę wypić i zjeść. Więc weźmy sobie teraz wszystkie rzeczy do jedzenia. Wypijmy sobie wodziałkę. Mało mi to dało, ale zawsze coś. Oczywiście tą wodziałkę zaraz ugotujemy, zjemy. No muszę pamiętać, żeby tą wodę ugotować, żebym czasami nie zjadł takiej brzydkiej tej wody. Czy coś jeszcze tutaj mamy? No właśnie chciałbym zrobić teraz miedziany kilof. No mogę jeszcze kamiennym się pobawić, bo mamy kamienia bardzo dużo. Więc czemu by nie? To mnie zastanawia, co to jest. Jakiś taki dziwny kamień. Wiadro śniegu? Nie, nie ma nic takiego do krawcenia, chyba że jestem ślepy. Tutaj mogę zrobić kamienną podłogę. Czemu ja o tym nie pomyślałem wcześniej? Mogę przecież kamienne rzeczy porobić, a ja drewniane zrobiłem. No ale źle nie jest, nie? Jak to się przetopi, to wtedy mogę tu podłogę nową dorobić, tu mogę zrobić kamienną ścianę i będzie taki miks masz, ale działa, nie? Drzwi się otwiera w ten sposób, więc widzicie, da się tutaj działać, nie? Prawda? Jest ładnie kolorowo. Tylko bym musiał poszerzyć ten obszar, może jak rozbudujemy, tutaj dodamy jakiś biom, to ja go oczyszczę i bym sobie ten obszar zdecydowanie bardziej powiększył. No rozwiązań jest dużo. Jedną owieczkę muszę zabić, bo potrzebuję mieć te i mięso, niestety, i wełnę potrzebuję. Więc właśnie pod kątem wełny robimy teraz przędzę wełnianą i mamy ile? Dwie sztuki tylko. Tylko dwie sztuki, poważnie. To nie za dużo. Bo tu mogę zrobić linę, ale z liny co ja mogę zrobić z liny? Z liny mogę zrobić siodło, mogę zrobić bombę. Tak naprawdę to ja bym chciał tutaj te owieczki rozpłodnić, tylko nie do końca wiem, jak się je rozpładnia. Na pewno rzodkiewką się je da rozpłodnić. Tutaj mamy lasso. Aj, średnio to widzę. Dobra, jeść nie muszę, jedzenie mogę zostawić. Czekam, aż się poprzetapia, nie? Bo wtedy mogę cokolwiek zacząć działać. Okej, tu się przetopiło, więc zróbmy sobie, ugotujmy teraz tą wodę na szybko. Żebym zawsze miał jedno w zapasie. Jedno mięso. Tak, mamy mięso. Nie ugotowało się, bo brakuje mi tutaj czegoś. Kłodę wrzućmy. Albo w sumie te trzy deski też mogę wrzucić. Dobra, mamy przypieczone mięsko. Więc zapas mięska mamy i mamy przede wszystkim już miedzi dosyć dużo, więc teraz na stole narzędziowym byłbym w stanie zrobić właśnie miedziane rzeczy. Bądź konewkę, która prawdopodobnie zaraz mi pierdyknie i tyle z tego wszystkiego będzie. Mieczyk jeszcze mam, więc tak naprawdę na tym mi teraz nie zależy. Zależałoby mi na tym, żeby nakarmić owce. Tylko nie wiem czym. Czy w poradniku mamy jakieś informacje na ten temat? Tworzenie i wytapianie, rolnictwo. Istnieje kilka warzyw, które mogę uprawiać. Także kilka drzew. Wszystkie rośliny rosną rano i z wyjątkiem drzew wymagają podlewania. Jeśli roślina nie będzie podlewana do rana, to po prostu wyschnie. Mogę hodować zwierzęta. Każde zwierzę można hodować na swoje ulubione jedzenie, za którym będzie podążać. Okej, czyli mamy z jedzenia marchew, broku i jakieś takie zielone. No to ten marchwiorzodki na pewno tu będzie rozwiązaniem. Więc dobra, mamy tutaj playtesty. Więc w ramach playtestów pozbyłem się jednej rzodkiewki. No właśnie, czyli tak czy siak muszę przeczekać tą noc. Ja nic nie zrobię. Ale kilof odzyskałem, więc mogę iść crafcić tutaj na dole to, co tu mamy. Swoją drogą widzę, że kamienia jest bardzo dużo i tak naprawdę nie wiem, co z tym kamieniem robić. Poza tym, że to jest alternatywa do dostępnych surowców, takich jak miedź, i żeby sobie robić na przykład kamienne kilofy. O, cyna. To z kamienia wypadałoby zrobić chyba jednak właśnie budynki.
Więc ja bym sobie to tak zrobił, żeby ładnie wyglądało. Tu zostawię to już, nie będę tego ruszał, niech jest. Wyrżnę to wszystko w pień. Chociaż to ładnie wygląda, to uważam, że jest troszkę zbyt duże. Ta cienka ściana bardziej mi odpowiada. Więc ja sobie tutaj zrobię tak, że wyrżniemy to wszystko w pień. Dajcie mi jeszcze moment, momencik. I zbuduję sobie tutaj haciendę. Ok. Potrzebne mi będzie teraz te drewno. Fajnie, że urosło. Czyli jasne drzewo. Z jasnego drzewa zrobimy sobie ciemne drzewo, znaczy deski. Z desek zrobimy sobie podłogi. No i się fajnie wszystko rozsiało. Ok. No i teraz przechodzimy do zrobienia podłóg. Tylko, że w skrzynce chyba miałem jeszcze jakieś rzeczy. Mamy tutaj jeszcze desek parę i mamy jeszcze parę rzeczy tego. Możemy te kamienie powyrzucać, bo mam ich aż ponad stan. No i teraz tak, te deski robimy. Podłóg nie wiem ile potrzebuję, więc muszę to wyliczyć. Raz, dwa na razie. Ilof mi będzie potrzebny, żeby to podnieść. W to miejsce stawiamy podłogę. I dochodzi mi nowy biom. Ja bym tutaj zaszalał i wziąłbym na przykład, skoro jest pustynia, to zrobiłbym sobie też leśne lodowe. A czemu by nie? I tutaj bym sobie walnął właśnie pustynię. W ten sposób i zaraz obok walniemy tutaj troszkę śniegu. Z każdej strony przy pustyni, żeby było śmiesznie. Prawda? Jest kolorowo, jest fajnie, więc ja sobie tu nawet rozszerzę teraz ten domek troszkę. Owoc kaktusa dostałem. Mamy kaktus. Część kaktusa można ponownie uprawiać. A gdzie jest owoc kaktusa? Nie widzę owoca kaktusa. Zżarło mi go. Tu jest. Jadalna część kaktusa. Dobra, czyli w takim razie musimy kaktusy jeszcze posadzić. No i tutaj zostawiajmy kaktusy. Niech będzie jak w Breaking Bad. Zaczynam swoją farmę kaktusów. No i teraz mogę dorobić jeszcze dwie ściany. O, nawet nie muszę tak. Mogę tutaj te drzewka wyciąć i rozszerzymy sobie obszar. Właśnie o to mi chodziło. Widzicie, tu mogę ściany dorobić. Potrzebuję raz, dwa, trzy ściany. Raz, dwa. Cyk, 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 cyk. Raz, dwa, trzy ściany. I dwie podłogi. Więc dorobimy tutaj chałupinkę. I ścian będę potrzebował znacznie więcej. No okej, ale najpierw od czegoś trzeba zacząć. Tu mamy już budyneczek wykończony. Z tej strony też wykończę. Tu mamy przejście. Okej, to jest na środku. Myślałem, że da się bliżej. No i brakuje mi raz, dwa, trzy, cztery, pięciu mi brakuje. Pięciu, ale chyba nie jestem w stanie zrobić pięciu ścian. No nie, bo desek nie mam aż tyle. Z tego mi wyjdzie siedem. Więc mogę zrobić co najwyżej tak, że dokończymy z tej strony, a tutaj od dołu sobie zrobimy po prostu kamienne ściany. Albo żeby było kolorystycznie, to tak zaszalejemy, powiem wam szczerze. Zrobimy raz, dwa i tu będę miał 3, 4, 5. Raz, dwa, 3, 4, 5. To tu Raven kombinujesz pan. A no zrobimy tak, że tu będzie strefa kowalnicza. Kowalstwa. Żeby kolorystycznie się wszystko nie gryzło. O, źle policzyłem. Jeszcze jedną ścianę. Tak, widzicie, że to tak... Takie przekłamanie robię troszkę, nie? Nowy biom, no to nowa ja. Dobra, i tutaj mamy teraz piecyk, który chciałbym postawić. Piecyk możemy dać tutaj, właśnie w strefie kowalniczej. I mogę cynę sobie zrobić, więc cynę sobie przetopmy całą. Rzucimy węgiel kamienny. I jakoś powoli, powoli się to rozwija. Mamy jeszcze koneweczkę, więc tutaj... ale trzeba zapierniczać. Nie ma chwili przestoju. Mamy koneweczkę, więc tu jeszcze szybko podlejemy. Teraz weźmiemy sobie siekierkę. Może wiecie co, zamiast siekierki, żeby nie marnować, to ja roślinki będę zdobywał ostrym kamieniem, bo on nie zużywa nic. Będziemy mieli bardzo dużo rzodkiewek, bo ja chcę zobaczyć, czy rzodkiewką... No właśnie, on zeżar rzodkiewkę. Czyli widzicie, mogę te owce rozpładniać. No i właśnie to bym potrzebował. Czyli rozpładnienie owiec. Tylko ile mam tych rzodkiewek? Mamy 32 rzodkiewki.
No to teraz jak to się wyrzuca? O, pół. Raz, dwa, trzy. Proszę zjedz sobie dwie. I się rozpłodnią mała owieczka. Świetnie, czy jest potrzebna jedna owieczka? Parę owieczek mamy, więc to już będzie na zapas. Ja bym sobie w tym miejscu zrobił małą farmę. I teraz tak, to przerzucimy. No tu jest i tak łąka, to za tą łąką, na łące zrobimy po prostu pole. To, że teraz te owieczki muszą mi urosnąć, nie? Oki, kamień. Grzodkiewek mam całkiem sporo, tylko też muszę pamiętać o tym, że ja muszę przecież jeść. Czy to bym mogę zjeść? Zjadłem, troszkę mi zregenerowało, ale mało. Żeby nie przesadzać, dobra. Cyk, cyk, cyk. Myślę, że ta ilość, co ja wtedy miałem, to jest wystarczająca. Jeszcze nawet jak pomnożę razy x sztuk, no to to już w ogóle pozwoli mi przetrwać. Resztę 9 zostawię. Jak będę miał więcej, bo nie wiem tak naprawdę, kiedy mi się tu wszystko pokończy. Tylu żarcie, mięso i tak dalej. Tu jeszcze płaczę, że nie ma wody. To nie wiem, czy urosło, czy ja to podlewałem, czy już trzeba to wyciąć. Sprawdźmy. A i dałem ciała. Za wcześnie, jeszcze trzeba pamiętać kształty tych wszystkich rzeczy. No i ostatecznie co, przeniesiemy sobie niektóre rzeczy do skrzynki. Skrzyneczkę wniesiemy z powrotem do domku. Żebym ja tutaj tych rzeczy ze sobą nie miał. Owca mi tu wlazła, niedobra owca. Skrzyneczkę damy tu i mogę tutaj postawić jeszcze jeden stół narzędziowy. Widzicie, że ten domek jest strasznie mały. Ale to są takie najważniejsze rzeczy, które w środku muszę mieć. Fakt faktem, ja tu mogę jeszcze przechodzić dookoła tych rzeczy, więc jakbym walnął, sprawdźmy sobie. Jakbym w teorii przeniósł ten stół warsztatowy i bym walnął zaraz na przykład obok tego stołu, no to ja mogę przez sam środek mimo wszystko przełazić, więc to też nie jest takie, wiecie, nie jest coś takiego, że jest strasznie małe, tylko na spokojnie sobie dam radę. Dobra, owieczka, dawaj mi co masz. Mamy mięsko i mamy tą wełnę, którą teraz przerobimy. Mamy przędzy wełnianej 8 sztuk i to jest ten moment, gdzie mogę zrobić w końcu. Po 40 minutach gry mogę zrobić po prostu łóżko. A mając łóżko, jak przyjdzie noc, mogę po prostu pójść spać. No i tyle, jeśli chodzi o wersję prologową. Ja nie będę tutaj dłużej nagrywał. Gra wychodzi, przypominam, 10 kwietnia 2023 roku, czyli za parę dni. I wówczas możecie sobie tą gierkę przetestować, pograć. Widzicie sami, jest dużo rzeczy do roboty. Jest dużo rzeczy do roboty. To jest wersja 0.18, więc jeszcze gra będzie się rozwijała. Jeżeli zapewnicie po prostu dostęp do, że tak powiem, fejmu tej gry, czyli że się rozpromuje i będzie duże zainteresowanie, to tego kontentu na pewno pojawi się znacznie więcej. Na razie jest on ograniczony, ale i tak przyznam, jest całkiem mocno rozbudowany. Sami zauważcie, gramy już 40 minut i cały czas coraz szybciej muszę działać, żeby to tak naprawdę wszystko do przodu pociągnąć, nie? Pamiętać o jedzeniu, pamiętać o wodzie, pamiętać o tym, że za parę dni zaatakują nas potwory, więc jest tak naprawdę co robić, nie? Dobrze, zjedzmy sobie, wypijmy za wasze zdrowie i do następnych materiałów na krótszym kanale. Trzymajcie się ciepło, cześć!